Także dzisiaj, proszę Państwa, świat wierzy w boginki, w różne kobiety, że nawet jak w Radiu Maryja wciąż mówią zdrowaś Mario, to ja już się temu wcale nie dziwię, bo przecież zawsze ten kult kobiety kwitł od starożytnego Babilonu. Tam była Artemida, nie Artemida, tylko Semiramida babilońska i ona miała ogrody wiszące, bardzo zacna dama. I to tak poszło, że kobieta rodzi, kobieta daje dziecko, życie daje. Czcić trzeba tak, żeby przed nią pokłony bić, czołobitność, a Boga do śmietnika, żeby wyrzucić. Ale to już tak diabeł pomyślał i rzeczywiście mu się to bardzo udało. Jak teraz pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina widzimy Biblię w śmietniku. Ludzie zaopatrzą się, kupują, biorą, kosztuje dużo, piękno, walut, piękno okładki, książki śliczne, dużo, a Biblia do śmietnika. Edukacyjne radio.